Justyna Wojciechowska, TV Reklama. Jesteśmy na konferencji MOV. Witaj, Izak z nami. Tak, witam, witam serdecznie. Witam. Powiedz mi, jak ci się tu podoba? Jak oceniasz w ogóle tą formułę tego przedsięwzięcia całego? Czyli piłkę nożną. Tak, nie no, jakby ja kocham piłkę od urodzenia praktycznie, więc się mega cieszę, że mogę w tym wziąć udział. Tym bardziej u boku Jarka Paszy, z którym mnie już łączy e-sportowa przeszłość, sportowej przeszłości też troszeczkę. Chociaż kiedy on walczył, to ja komentowałem jego walki. Tutaj będziemy mogli stanąć ramię w ramię w końcu na boisku. Więc dla mnie to jest super radocha, bo przy sporcie, którego kocham, będę mógł rywalizować u boku gdzieś tam moich przyjaciół, więc to jest super sprawa, ja się mega jaram. Jak w ogóle ocenisz cały ten projekt? Bardzo dobrze. Dla mnie to jest mega fajna sprawa, że te mecze są dynamiczne, są krótkie. Myślę, że też będzie to ciekawsze dla widza. Dla widzów też to jest super sprawa, że mogą obejrzeć swoich ulubionych twórców, jak grają w piłkę. A to jest jednak sport narodowy, więc jakby każdy gdzieś tam musiał jakiś mecz w swoim życiu obejrzeć. Także uważam, że to jest fajne dla widza do oglądania też podczas już samego MOVA 2. Także ja naprawdę jestem mega zadowolony, że mogę w tym wystąpić. Czyli widzisz tutaj fajną alternatywę, jeśli chodzi o odskocznie od tych całych freak fightów, tych walk. Wiesz, znaczy ja nie siedzę w sieci freak fightów specjalnie, powiedzmy, czy ja tam jeżdżę czasami jako widz, no jak skomentowałem 3 gale łącznie, ale ja wciąż jestem, czuję się taki trochę z boku. Dla mnie to jest bardziej odskocznia pewnie od gamingu, bo jednak moje życie to granie w gry komputerowe przede wszystkim. Teraz może ostatnio się trochę pozmieniało, ale to jest fajna odskocznia, kiedy mogę wstać od komputera, pograć w piłkę, pokazać, że sportowo też mogę być kotem, nie tylko przy komputerze, także to przede wszystkim odskocznia od grania w gry. Czy masz jakieś właśnie doświadczenie, jeśli chodzi o piłkę nożną? Wiesz co, na pewno mam piłkarskie doświadczenie jako gracz, bo grywałem w piłkę. Właśnie, jakby nie chodzi mi tutaj o internet, o granie jakby na komputerze, tak, no, ale jeśli chodzi o takie fizyczne granie, czyli właśnie tak. Na boisku, tak jak tutaj mamy. Nie, no. Grałem tak, na studia grałem w Lidze Halowej Warszawskiej przez jakieś 3 lata. No, grałem całe życie gdzieś tam na podwórkach z kolegami regularnie, później na Orliku, więc jakby wiadomo, że to jest amatorskie doświadczenie, ale na pewno jest doświadczenie. A tak piłkarsko to skomentowałem Euro, na przykład jako komentator, skomentowałem Euro i Mundial w 2016 i 2018 roku. Także też jakby to myślę pokazało gdzieś tam moje zamiłowanie do piłki też. O. Jesteś w drużynie Paszy Bicepsa. Tutaj Pasza Biceps jest kapitanem. Powiedz mi, jak widzicie wasze szanse tak naprawdę w tym pojedynku? No, u boku Jarka się czuję bardzo pewnie. Ja wiem, że Pasza to jest naprawdę mega utalentowany gość nie tylko do e-sportu, ale mam wrażenie, że nawet przede wszystkim do sportu. Także myślę, że z nim jako kapitanem to możemy naprawdę zawojować cały turniej. A tym bardziej, że mamy w drużynie kilka takich niespodzianek, takich petard, że myślę, że zaskoczymy pozytywnie. I będzie na pewno gdzieś tam komu kibicować w naszej drużynie. A co powiesz o jego wystąpieniu, jeśli chodzi tutaj o slalom? Nie za bardzo mu poszło. Tutaj możemy się jednak spodziewać, że może nie do końca będzie dobrze. Co o tym myślisz? Myślę, że ten slalom to była taka zasłona dymna i właśnie przez to będę go... Specjalnie to było robione. Ja jestem przekonany, że on to zrobił specjalnie, tylko taka zasłona dymna, żeby go troszeczkę zlekceważyli przeciwnicy i dzięki temu będzie mógł sobie śmigać między rywalami, jak między tyczkami podczas meczu. Także ja tam Wiarka wierzę, niezależnie od tego, jak przebiegł tutaj na slalomie w okularach. Współpracowałeś tutaj z Wojtkiem Golą, z Wardęgą, z Kacperem Bońskim w programie GOATS. Powiedz mi, jak ci się w ogóle z nimi współpracowało i jak w ogóle się odnalazłeś w tym programie, no bo to jest chyba coś właśnie nowego dla ciebie. Powiem szczerze, że sam nie wiem, co ja tam robię momentami, ale czuję się tam fantastycznie. Dla mnie to jest ekstra sprawa, że po 10 latach grania w gry teraz mogę wyjść trochę do ludzi, wyjść z takiej swojej bańki, ze swojej strefy komfortu, trochę się rozwinąć tak wszechstronnie, zrobić nowe rzeczy, robić rzeczy bardzo kreatywne i to się spełniać. Więc to jest dla mnie ekstra sprawa, bo czułem taki przestój w swojej karierze przez ostatnie lata, a tutaj czuję, że w końcu to ruszyło do przodu. Więc dla mnie to jest super projekt i ja się przy tym bawię fantastycznie. A kto z właśnie tej czwórki najbardziej ciebie wkurzał? Sylwester Wardęga. Na pewno jest najtrudniejszym człowiekiem, z którym współpracowałem. A dlaczego? Wiesz co, bo jest na pewno bardzo taki zadaniowy, tak? Widzi na pewno różne rzeczy zero-jedynkowo, tak? Albo wykonane, albo niewykonane, więc to jest na pewno trudne. Jednocześnie z Sylwkiem o tyle jest fajnie, że czuję, że gość ma naprawdę mega wiedzę w ogóle o internecie, o analityce w ogóle, tworzenia w internecie i dla mnie to jest ekstra, bo ja bardzo z takich ludzi czerpię i wiem, że od Sylwestra się mogę wiele nauczyć. Więc mimo tego, że jest ciężko, to jakby wciąż czuję do niego wielki szacunek i mega się cieszę, że mogę z nim współpracować. A kogo najbardziej polubiłeś z tego zespołu?
z tego zespołu, kurczę, chyba najbardziej polubiłem Wojtka. Wojtek mnie na pewno najbardziej tak pozytywnie zaskakuje momentami, bo nie, jakby nie, ja się nie spodziewałem, że Wojtek jest taki śmieszny. A on czasami naprawdę wali takimi tekstami w ogóle z kapelusza, że jestem w ciężkim szoku. Ja naprawdę nie wiedziałem, że on potrafi być tak śmieszny i ma takie błyskotliwe żarty, takie wiesz, wymyślane na poczekaniu, więc myślę, że najbardziej polubiłem tak Wojtka, bo nie sądziłem, że właśnie on jest taki zabawny. Dużo ludzi uważa, że jednak ten program jest dość cringe'owy, przynajmniej niektóre odcinki są bardzo cringe'owe. Czy to właśnie miało na celu? Ten program miał na celu, żeby to było trochę cringe'owe? Tak, oczywiście. Jakby to jest program, który celebruje wręcz cringe. I ja to jestem z tego cringe'u dumny, że ja bardzo lubię taki cringe. Taki cringe mnie śmieszy. Może nie każdego, może niektórzy faktycznie powiedzą, że nie mogą tego oglądać i patrzą to przez palce, ale jak ktoś doceni trochę tę formę, która wiadomo, że nie jest z żadnych górnych lotów, to nie jest jakiś ambitny content. Ten content ma rozbawiać. Ale coś innego. No to, oczywiście, no, jakby to ma być coś innego i to mam rozbawiać. To ma być taki content, który oglądasz po pracy zmęczony, kiedy nie chcesz specjalnie się zastanawiać, myśleć nad jakimiś ambitnymi rzeczami, tylko chcesz sobie usiąść, poglądać głupią rozrywkę, która cię czasami załamie, a jednak będziesz to oglądał do końca, więc z tego jesteśmy dumni na pewno. Było też dużo takich pikantnych scen, na przykład dziewczyna pokazywała piersi albo jadła banana, też w taki sposób, prawda, taki dość seksualny. Czy ty właśnie się zgadzasz z takim czymś? Czy to ci się podoba, czy jesteś przeciwny? I nie miałeś nic do powiedzenia może? Znaczy wiesz, jakby to było wszystko improwizowane, tak? Więc ciężko było coś mówić, że nie wiem, nie rób tego, bo to jakby wszystko się działo gdzieś tam przed nami, na naszych oczach. Więc wiesz, jakby to ma być program, który też ma trochę szokować, który też ma łamać pewne schematy na pewno, tak? Więc jakby ja się cieszę, że biorę udział w czymś, co jest tak trochę nowatorskie, powiedzmy w tym polskim internecie, że robimy taki projekt, który naprawdę się odbija szerokim echem. Wiadomo, że tam są różne sytuacje w tym programie, ale ja się cieszę, że to się u nas dzieje, że tak, że ludzie później o tym rozmawiają, że mają później też ludzie co oglądać, że mają o czym rozmawiać, że to tak polaryzuje społeczeństwo. Także ja tam się cieszę, że biorę w tym udział. Czy szykujecie jakieś nowe projekty, jeśli chodzi o, no nie wiem, teraz jest GOATS? Może coś nowego teraz? Myślicie o tym? Wiesz co, na pewno będziemy szykować nowe formaty też w GOATS, które myślę, że też będą ciekawe i będą jakieś nowe, powiedzmy, więc przede wszystkim skupiamy się wokół GOATS i Ambasady, które jest pokrewnym projektem, powiedzmy, tak, takim siostrzanym, powiedzmy, i jakby wokół tego będziemy działać przede wszystkim. A to, co tam wyniknie, co będziemy robić dalej, to na pewno będą przychodziły nowe pomysły, ale przede wszystkim skupiamy się wokół nowych formatów na kanale GOATS. A czy te nowe projekty będą miały podobny content do właśnie tego programu do GOATS? Na pewno, to wciąż ma być cringe, to wciąż ma być rozrywka, nie jakichś super wysokich lotów, tylko przede wszystkim mamy bawić, my ludzie mają się po prostu dobrze bawić podczas oglądania naszych filmów. Chcemy po prostu, żeby ludzie podczas oglądania naszych filmów czasami się załamali, czasami się pośmiali, ale żeby po zakończeniu oglądania, żeby zostawili łapkę w górę i byli w dobrym humorze. A czy myślicie może o jakimś projekcie z ekipą? Nie. Nie rozmawialiście może z wujkiem Łukaszkiem? Nie. Nie. Jeszcze chciałam zapytać, bo dobrze się trzymasz teraz z Wojtkiem Golą i Boxdelem. W takim razie nasuwa się pytanie, czy będziesz komentował może przyszłe gale Fame MMA, albo może kiedyś zawalczysz w oktagonie? Znaczy na pewno nie zawalczę, a czy będę komentował, to już zależy od chłopaków, czy gdzieś tam mnie zaproszą do komentowania, bo na pewno jakieś tam możliwości, potencjał jest. Zależy też, kto będzie walczył, bo na pewno najbliżej mi do komentowania walki gdzieś tam moich znajomych, więc zobaczymy, jak tam chłopaki będą chcieli. Ja na pewno na komentowanie jestem otwarty, na walki zupełnie nie. Miałeś może jakieś propozycje walk? Tak. Nie przyjąłeś? Nie. Okej, dlaczego? Wiesz co, bo tak, czuję, że po pierwsze jestem już trochę za stary na to, tak przede wszystkim. Za stary? Słuchaj, ostatnio walczył Jacek Murański. No tak, ale ja nie jestem Jacek Murański, no. W sensie dla mnie, nie potrzebuję w ogóle walki, żeby, nie wiem, żeby siebie sprawdzić, nie potrzebuję walki dla zasięgów, nie potrzebuję walki dla pieniędzy, więc ta walka uważam, że nie jest mi w ogóle do niczego potrzebna, a walka niesie ze sobą pewne zagrożenia, tak, na które sobie ja nie chcę pozwolić, bo może się wiązać z jakąś kontuzją chociażby, tak, a na pewno ja chcę gdzieś tam całą swoją energię i zdrowie poświęcać na rodzinę, na moją córę, która ma teraz 4,5 roku, która jest bardzo wymagająca, więc na pewno bym sobie nie wybaczył, gdyby coś mi się stało, gdybym nagle musiał przez pół roku, nie wiem, leżeć w łóżku na przykład, nie? Więc na pewno nie chcę ryzykować i wolę poświęcić się innym wartościom niż gala freakfightowa. Jeszcze chciałam zapytać o zachowanie Amadeusza Ferrariego, jeśli mógłbyś w paru słowach tutaj się odnieść, ponieważ no, ostatnio pomalował auto Boxdela. Jak ocenisz to zachowanie?
No wandalizm, no akt wandalizmu. Nie no, jakby powiem szczerze, nie wiem. Jakby nie, ja w ogóle nie śledziłem całej sytuacji, więc nie wiem, co się tam dokładnie stało. Wiem, że świat Fame MMA to jest świat, gdzie dzieją się różne rzeczy i później z tego wynikają kolejne rzeczy, więc nie wiem, na ile to było wszystko prawdziwe, na ile nie do końca. Wiem, że Ferrari też wie, co robić, żeby dostawać nowe walki i przy okazji no też polaryzować trochę społeczeństwo, także... No właśnie, sam pytanie, Ferrari... czy przez tą sytuację nie... spowodował tego, że już nie dostanie w ogóle walki w Fame MMA. Co ty o tym myślisz? Myślę, że nie. Myślę, że będzie walczył dalej w Fame MMA. Okay. Tak. On powiedział, że to jest jego auto. Czy tak naprawdę ma do tego prawo i może robić sobie z tym autem, co sobie tylko życzy? Czy to jest prawda? W ogóle skąd on sobie to wziął? Nie mam pojęcia, nie znam sytuacji, więc ciężko mi się wypowiadać na temat Ferrariego i tego auta. Ja tylko jakby z tego, co ja słyszałem, no to Boxdel to auto wykupił od Pasuta i jakby tyle wiem, a kto jest dokładnie właścicielem, to już nie moja sprawa. Mhm. A jak ocenisz w ogóle galę Fame MMA Friday? Bardzo fajna, bardzo fajna. Oglądałeś? Tak, byłem nawet na gali. Bardzo fajna gala, bardzo kameralna i to mi się bardzo podobało. Zresztą z Halu Stulecia też mam dużo takich fajnych, pozytywnych wspomnień, więc fajnie było tam wrócić do Hali Stulecia na taką galę, która właśnie naprawdę i walki były fajne i oddały, i właśnie gala była taka kameralna, więc bardzo mi się podobała. A która walka najbardziej ci się podobała? Najbardziej mi się podobała walka na pewno mi się podobała walka Dubiela z Filipkiem. To myślę, że to była jedna z takich lepszych walk podczas tej gali. No i no tak, no myślę, że tak, że to była najfajniejsza walka podczas tej gali, tak. Tak bym powiedział, no. No dobra, już w takim razie nie męczę. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia na MOVE. Dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo.